Cześć! W tej chwili jesteśmy już w Grecji, dokładnie w centralnej, środkowej części Grecji. Dziś na szczęście już wyszło słońce, ale przez 4 ostatnie dni lał deszcz i nie chciał przestać. Najpierw Grecy musieli zmierzyć się z pożarami, a teraz z powodzią. Zostali bez prądu, nie mieli kontaktu ze światem i nadal nie mają w domach wody. Znaleźliśmy się w tej części Grecji, ponieważ kierowaliśmy się na rajd samochodowy w stronę Koryntu. Po drodze w górach zaczęło być już nieciekawie. Rzeki przybierały wody. Poziom wciąż się podnosił. Ze skał spływały wodospady, które zalewały drogi. Następnego dnia, gdzie wody już na ulicy sięgały do połowy koła i nam w pewnym momencie odcięło drogę. O tym już niebawem w odcinku. Dziś stworzyłam dla Was krótki film, byście mogli zobaczyć skalę kolejnej katastrofy, jaka dotknęła Grecję. Wow. Nie widać, kurde. No ja widzę, ale na nagraniu tego nie widać. Jak ta rzeka jest. Wow, wow, wow. No, ale przybrała, co? Ja nie chcę, żebyś jechał szybciej. Płynie, nie? No. Nie, ja jestem turbo osrana. Patrzcie, patrzcie, normalnie to pole jest zalane, nie że rzeka płynie czy coś. Taki strumyk taki płyną. Ale masakra jeszcze z lewej i z prawej strony. Czy tamten dojechał tam i co tam jest? Są pola zalane. No, zobaczymy dalej. Jedziemy dalej na razie. Przegięcie w ciul, nie? Bez kitu płyniemy razem z rzeką. Widzicie to? Aha, przejeżdżamy. Włosy lecą. Ja pierd... O! Najgrubiej, no. Ale Wow.
Pamiętacie to? Słuchajcie, coś się dzieje, możemy dalej przyjechać. Pani nas zatrzymała, powiedziała, żebyśmy dalej nie jechali. Okay, here? O, popatrzcie. Musiało ostro, grubo wylać. I nie ma normalnie betonu. Ale nie... gdzie, gdzie on jest? Tu? Asfaltu nie ma. Ja przecież tam pewnie jest, że to jest jezioro, nie? Patrz, jak tu szła woda, gdzie, gdzie tu była woda? Idzie, zobacz. Woda była na górze tutaj. No. Szła aż górą. No. Widać, jak jest wszystko, no, pozrywane normalnie, poza, no... No patrz, tu jest asfalt, zobacz, zobacz, asfalt jest pod... Kawałki asfaltu tutaj, no, są zerwane. Z tego, tak, z tego. Z tej strony, z prawej, no. Co robimy? Jechaliśmy tędy, było tu zalane w ciun wody, patrzcie. Ale masakra, ale drogi już przejezdna, droga jest tutaj, w tę stronę. Cały asfalt normalnie zerwany. Po bokach. Ja pierdzielę. Patrzcie, coś... rozwojewało całą drogę, nie? Wczorajśmy tędy jechali, to te kamole leciały, nie? Leciały te kamole, no. I tyle było wody. Do głowy koła było wody. No. Ale masakra. Dobrze, że mamy tyle nowego kampera, nie? Tak. Mamy super laczki. Kurde, wtedy wszystko leciało, nie? No. Tam z góry leciało. Ja pierdzielę, ale zryło cały asfalt. Ale masakra. Słupy powywalane, pisiek. Zobacz, co się dzieje. Patrz, co się dzieje. Masakra. Było zalane aż do góry, a była... Górą się przelewała woda, nie? Bez kitu, cała autostrada była zalana. Patrz, co się dzieje po bokach. Tego tak nie widać na telefonie, ale... Ale mają roboty. Ja pierdzielę. Górą się przelewała, bo to tak drzewa porozwalane. Tak. Tak, słońce, to górą wszystko, no. I tam z drugiej strony jest to... Barierki były pozrywane z drugiej strony, widziałeś? To jest taka siła. Zobacz, tam beton normalnie... Jo! Normalnie kawałki betonu. Drogi porozwalane, jakby normalnie płynęły razem z wodą. Znaczy, płynęły razem z wodą. Ja pierdzielę, ej, słuchajcie, dojechaliśmy nad morze. I kurwa, tu jest dalej to samo. Jest gorzej niż tam. Gorzej niż w mieście, masakra. Ja pierniczę. Auto chyba komuś odpłynęło, słuchajcie. Opuściłam do pierwszej zjazdy, do pion. Ale masakra. Tu mają z wodą. A, widziałaś fokus, jak przeparkowany, z całym błotem, widziałam. W całym błocie. No, patrz, zobacz na rzekę. Patrz, pasatowi koła normalnie zebrało. Taka woda była mocna, koła podpadały w pasacie.